Witam was bardzo serdecznie, tutaj Mate Ronin z fanboysów z tej strony. Jak widzicie, jako że jestem obrzydliwym posiadaczem przepustki premium w Battlefield 1, mam dzisiaj 30 stycznia 2018 roku możliwość wczesnego dostępu do dwóch nowych map z nadchodzącego dodatku Niespokojne Wody. Te dwie mapy to Zeebrugge, z którymi się właśnie łączę, oraz Zatoka coś na H, Helgolandzka czy whatever, nie wiem dokładnie. Także no, jest to mój pierwszy kontakt z tą mapą, także zobaczymy, jak będzie mi szło w nowym otoczeniu. Na początku mi się dość nie podobały pierwsze dwie mapy z Niespokojnych Wód, Achibaba oraz Przylądek jakiś tam, nie pamiętam, ale już jesteśmy, jako że faktycznie to, co zapowiadali, to jest prawdą, czyli faktycznie mamy bitwę na wodzie. Dobra, ja się odradzam przy moim zespole. Bloody hell, wow, fucking shit, jakieś tutaj malutkie są sterowce. A tam są sterowce przeciwnika, ale widać, że są bardzo oporne na obrażenia. Strasznie tu głośno w ogóle. Jedziemy go, jedziemy to cygaro. Ups. Czyli co, mamy tutaj, to jest statek, tak? Jakiś ogromny frachtowiec, no normalnie jak w Dunkierce. Noż powiem wam, że tutaj jest intensywnie. Ile w ogóle graczy? 32. A że co? Że kto niby tam strzela? To moi? Ej, słyszałem kroki. Czyżby jak tutaj się pierun zdesantował? Ej, poprawię sobie w ogóle mikrofon, bo nie spodziewałem się, że tutaj będzie tak głośno, także będę trochę krzyczeć. Mam nadzieję, że sąsiedzi mnie nie zabiją, no ale tutaj w Zeebrugge się bardzo ostra walka dzieje. Czy w sumie to wygląda jak jakiś... Niekoniecznie statek, tylko jakaś zatoka. Bardziej właśnie zatoka. Halo? Siemano, siemano panie medyku. Nie wiem, czemu w ogóle se typa ze strzelbą wziąłem. Jakoś tak z przyzwyczajenia. Ponieważ jestem ambitnym graczem BF i chcę odblokować wszelkie możliwe wpisy w dzienniku. A żeby je odblokować, trzeba na przykład tą, że strzelbą model 1897 bodajże zabić 300 przeciwników. Zostało mi jeszcze jakaś setka. Ej, widzieliście? Miał czapeczkę jak Kaczor Donald z tych starych filmów Disneya. Ale jaja, ale jaja. Ale to ja widzę, że to jakiś... Łożysz w dupę, jakiś abordaż tutaj się mały zrobił. Kurde, no normalnie czuję się jak pirat. Ej, wiecie co? Naprawdę tego właśnie potrzeba było BF-owi. Tego potrzeba było BF-owi, żeby troszeczkę z tych lądowych map prowadzić... coś totalnie zupełnie innego. Infiltrator? A, właśnie, Niespokojne Wody dodaje oczywiście zestaw Infiltratora. Ta klasa elitarna jest moim zdaniem dość overpower. Tak, tutaj będzie się ją zdobywać. Ponieważ dysponuje granatnikiem, który jest cholernie celny i cholernie dużo zbiera HP. O, widzicie, tu jest ten pan Infiltrator. A czy ja mogę do tego wejść? O, padnij. Trzeba mu przydupczyć. Too late. A czekajcie, tu jakiś typ opływał. Watch you up. Watch to. Yeah. Ale... Ups. Dobra, to jest nasz. Ale widzę, że już są jakieś drobne... Auć! What the fuck is shooting to me? Arisaka w wersji jakiejś tam. Czy już cię tam przedarli? No dobra, no... Nieźle. Jest tu klan, chyba chleb. znana osoba nawet mi. Dobrze, dobrze. Wiecie co? Wrócę do mojej ulubionej klasy medyk. Czy można sterowcę rozbić się? Można się rozbić w statkach, które też niespokojne wody oczywiście dodały. A ja się zrespię może z tymi ziomami. Co prawda nie moja drużyna, ale zawsze coś będzie się działo. Przed nami krążownik. No płyńże, chłopie, płyńże. Jeszcze Dreadnoughta to wrzućcie, to już będzie pełen kurczę serwis. O, ale tu trzeba strzelać z rakursem. Wow, ale strasznie fajne fale tutaj są. A mój typek chyba nie ogarnia i najprawdopodobniej z kurna jego mać zginiemy. No spoko, wiecie co? Wiecie co jest dobre na właśnie takie sytuacje? Otóż dobry jest, moi drodzy, łyk yerby. A co to? A co to takiego? Nie wiem, ale się odrodzę. No, that's kind of big gun. Cyk. Cyk. Znaczy podejrzewam, że z Dreadnoughtem absolutnie nie będziemy mieć szans. Chociaż już uszkodziło część. Niezły fire... Wow! Niezły firepower jest, seriously. A, czy oczywiście nie wygramy, bo już nas ciśnie. Ale trzeba przyznać, że faktycznie ten nasz mały krążownik, czy jakkolwiek to nie nazwać, no, dużo HP zadaje, bo patrzcie, już 1/4 praktycznie zeszła Dreadnoughtowi. Dobra, powspieramy trochę moją drużynę. Bo tutaj widzę, że zaczynam się piechotą dziać. A, masz. No dobra. Ważne, że trafiam w okienko, hy. Kurde, fajne, że tutaj faktycznie też można sobie polatać piechotą. Na pewno niesamowitym fanem będzie ostrzeliwanie samej linii tego, tej bazy, Zeebrugge. Także zobaczymy. O, proszę, kolej. Szczekaczki. Ło. A, to mój, dobra. Dobra, to se tam pal. Na spokojnie pal sobie, co tam chcesz. Kurczę. No, trochę pocisnęliśmy przeciwników. I... znaczy oni pocisnęli, ja się dopiero dołączyłem. Nie ma za bardzo co robić. Trzeba by znaleźć coś... jest sterowiec. A fajne takie zwrotne te sterowce z tego co widzę. Trzeba znaleźć jakąś... działo przeciwlotnicze. No, już ktoś miał bieg. Tutaj typ siedzi. Alright. Dobra, to sobie pobiegamy po nabrzeżu. O, ktoś tam zdech. Ale już zrezygnował z czekania na wspaniałego medyka, jakim jestem. No, dobra. No to, żeby coś się działo, to zejdźmy sobie tutaj. Łociu, w cieniu. Jaki dok. Fuck me. No nieźle. I minę, ciekawe wybuchają. Okej, nie wybuchają. Z tym karabinem RCS czy ML whatever. Taka sama historia, też chcę mieć wpis w dzienniku, zatem... łódź podwodna. Znaczy, no... A, dobra, no widzę, że to jest flaga, tylko nie można do niej zejść. Jeszcze tego brakowało, żeby można było łodziami podwodnymi pływać. Kurde, ale widzę, że pocisnęli dość tego Dreadnoughta. No, faktycznie Dreadnought tutaj nie będzie mieć dużo do gadania. Ogólnie cholernie ciężko go było załatwić w niespokojnych wodach małymi tymi dupstwami. Ale tutaj przy pomocy sterowców i innych rzeczy... O, można łódź wziąć. To wiecie co? Cyk, parkour, wezmę sobie łódź torpedową. Ale chwila. Ej, to wygląda jak kiosk. Jak kiosk, moi drodzy, łodzi podwodnej. A nie, to tylko z tej perspektywy. Okej, dobra. Cofam to, co mówiłem, bo już się podjarałem. What are you guys doing, lol? I'm playing Battlefield, I guess. Dobra, puścimy na pałę dwie torpedki. Chociaż przez to wzburzone morze faktycznie nie będzie tak łatwo przycelować. Ciekawe, czy to jakoś spowalnia. A jednak. I cyk, cyk, żuj behemocie, zły, ty. Bydlaku, ty. Dobra, zwycięstwo. Nie, nie chcę. O, właśnie, Przylądek Helles. To była tajna, która w pierwszym rzucie poszła. Jak widzicie, ludzie już są troszkę znudzeni, a nie, jest dwóch. Jeden człowieczek zainteresowany Przylądkiem Helles. Ja praktycznie całe święta Bożego Narodzenia przegrałem na Przylądku Helles. No, the King Crisis, no, we don't. Dobra, także teraz zaraz spróbujemy drugą mapę. Jeszcze przejrzymy staty. No, ja tutaj nie nafikałem za bardzo w tej rozgrywce, ale wracamy zaraz. Oczywiście idziemy dalej z mapą nazwaną Zatoka Helgolandzka. Dzięki.